Witam Cię. Zrobimy sobie kotleciki orkiszowe. Co do tego potrzebujemy płatki orkiszowe, mąkę orkiszową i orkisz grubo mielony, ale tego mi akurat brakuje, ale to nie jest problem. No to można go szybko samemu zrobić i od tego zaczniemy. Biorę jedną taką małą filiżankę. Taką maliczką do kawy. Wrzucamy do blendera. No, do tego malutkiego nawet blendera. I tylko króciutko to miksujemy. Króciuteńko, tylko tak, żeby to troszeczkę rozwaliło. Dobrze, mamy blender. I już mamy, słownie taki momencik, już mamy orkisz grubo mielony. Dobrze, teraz dajemy to tutaj. Troszeczkę zostało parę takich płatków grubszych, ale to nie przeszkadza, bo tu i tak płatki do tego wchodzi. Dobrze, jedną szklankę orkisza grubo mielonego. No, filiżankę, sorry. Teraz dwie płatków. I jedną mąki orkiszowej. Nasze najważniejsze składniki. Teraz można sobie dodać różnych przypraw do smaku, jakie będziemy potrzebować. Tutaj daję troszeczkę cebuli mielonej do smaku. Porządną łyżkę. Czosnku mielonego, też łyżkę, ogólnie lubię, także daję zawsze więcej. No i teraz jeszcze, co tam w ogóle lubicie, no, z przypraw. Na pewno poleciłbym sobie dodać kurkumy. Ta przyprawa jest u mnie i tak wszędzie. Dwie łyżki bez problemu. Tego wszędzie zawsze dodaję. Czosnek niedźwiedzi, też jedna z bardzo przydatnych przypraw. Powinna być w każdej kuchni, według mnie. To samo kolendra. Troszeczkę pieprzu. Dla ostrości. I teraz jeszcze troszeczkę bazylii. Bazylii nigdy nie za mało. To samo z oregano. Dobrze. Jeszcze jak ktoś lubi, ale to już zależy od Was, jeszcze można dodać sobie kminku zmielonego albo całego kminku w ziarnach, ale to już różnie bywa, bo jedni go lubią, jedni go nie lubią. Dobrze, to mamy. Teraz dodajemy soli lub roztworu solnego. Daję roztwór solny. Jak go zrobić, filmik już wrzuciłem. Daję dwie łyżeczki. Jaki smak tego. I teraz będziemy do tego dodawać wody. Zaczynamy od jednej takiej filiżanki, jakie już używaliśmy. Mieszamy sobie całość. Lepiej zawsze troszeczkę później wody dolać, niż za jednym razem za dużo dolać. Ale tu już widać, to już tyle nie będzie tak. Teraz już trzeba będzie z wyczuciem lać, żeby nie przegiąć. Teraz dolewam jeszcze pół.
Dobrze, teraz całość zostawiamy na jakieś 5-10 minut. Poczekamy, aż się ta woda dobrze wszędzie wszystko wchłonie. Później zobaczymy dalej na konsystencję, czy jeszcze troszeczkę wody trzeba będzie dolać. Także teraz mała pauza. Dobrze, 10 minut minęło. Widać, na wodę na wciągu jest to troszeczkę za twarde, czyli jeszcze troszeczkę wody trzeba dolać. Wszystko zmieszać porządnie. Wciąga dosyć dużo wody, ten orkiesz jest suchy. Zrobi nam się taka papka, jak gdyby zrobiła, taka mocna papka. Nie zawodnista, tylko taka z grubszy bardziej. O, teraz myślę, że już powinno być super. No, teraz jest ok. Dobrze, no i to w sumie tyle, możemy zacząć piec. I płacie, pieczemy. Możemy normalnie łyżką i sobie takiego kotlecika formujemy. Na oleju kokosowym oczywiście pieczę, jak zawsze. Dosyć fajnie można to sobie uformować. No i czekamy, aż się przypiecze. Dobrze. Przy pieczeniu musicie uważać, bo one naprawdę długo ich nie trzeba piec. Zawsze tak patrzcie, jak będziecie widzieć, o, że się nie łamie, to znaczy, że już można obrócić. Bo jak go tu podniesiemy i będzie się łamał, to jeszcze nie jest gotowe, ale ten już jest ok. Czyli króciutko tylko. Stronę już mamy, jeszcze drugą i będą zaraz gotowe. No, druga strona też gotowa. I mamy gotowe kotleciki. Z tym, nie ma tutaj jajek żadnych też w tym. Także no, sam praktycznie orkisz, woda i przyprawy i jak widzicie mamy super kotleciki. Fajnie wyszły. Szybko bardzo do wykonania, bez jakiegoś wielkiego męczenia się. Także ogólnie warto. Polecam wszystkim. Pozdrawiam.